Drogi Częstochowianki, drodzy Częstochowianie! W ostatnich dniach zrobiliśmy wszystko co możliwe, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zgodnie z dyspozycjami zamknęliśmy szkoły, instytucje kultury i obiekty sportowe. Ograniczyliśmy też do absolutnego, niezbędnego minimum bezpośrednią obsługę interesantów w pracujących ciągle, ale zamkniętych dla osób z zewnątrz urzędach i instytucjach miejskich. Dostosowaliśmy do nowej sytuacji standardy w komunikacji zbiorowej. Zawiesiliśmy też opłaty w miejskiej strefie płatnego parkowania. Pomagamy osobom przechodzącym kwarantannę. Zabiegamy u Wojewody o pomoc dla wolontariuszy. Ściśle współpracujemy z administracją rządową, wypełniając jej kolejne wytyczne. Skierowałem też list do premiera podpowiadając skuteczne rozwiązania dotyczące m.in. działania administracji. Wspierając przedsiębiorców i dziękując za ich społeczne zaangażowanie, poprosiłem ich również o dbałość i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników. Najważniejszą część tej pracy wykonujecie Wy, Częstochowianki i Częstochowianie. W odpowiednim momencie zastosowaliście się do podstawowej zasady, i zostajecie w domach na tyle długo, na ile to możliwe. Spontanicznie organizujecie się, żeby pomagać innym. Za to wszystko serdecznie Wam dziękuję. Najtrudniejsza walka zapewne jeszcze przed nami. Wygramy ją, jeśli wykażemy się odpowiedzialnością i społeczną solidarnością. Będziemy sobie wzajemnie ufać i w bezpieczny sposób się wspierać. Podległe mi służby zrobią wszystko, żeby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się choroby. Wierzę, że na wysokości zadania staną także instytucje rządowe odpowiedzialne za bezpośrednie działania sanitarno-epidemiologiczne, także na terenie częstochowy. A Was proszę, zadbajmy o siebie i innych. Pomagajmy sobie, jak to możliwe. Będzie ciężko, ale jestem pewien, że w końcu wygramy.